Dzień dobry wszystkim, kłaniam się nisko. W praktyce ostatnio była teoria i wiecie doskonale, że teoria ma sens, gdy ją się wdroży w praktykę. Dlatego standardowo, już tradycyjnie przyszykowałem dla Was zadanie związane z tym defektem pociągu, bo ostatnio to było i dorzuciłem pewien smaczek, a mianowicie zmianę w odstępstwie od rozkładu jazdy. Owszem, Szanowni Państwo, tak, czasami się zdarza, że jest rozkład jazdy, jest on ułożony od stacji A do stacji Z przez kolejne stacje, ale na przykład czasami trzeba tutaj zrobić odstępstwo od tego rozkładu jazdy i na polecenie dyspozytora liniowego skierować pociąg w innym kierunku niż to było zgodne z rozkładem jazdy. Czemu tak się zdarza? Na przykład objazdy, tak? Defekt pociągu, nie wiem, jakiś wypadek spowodował nam, że trzeba skierować pociąg w innym kierunku. I powiem Wam po kolei, pomalutku, co się z tym robi, ale zanim to, no to oczywiście standardowo zapoznajemy się z zadaniem. A dzisiaj pełnimy dyżur na posterunku RP stacji Reptowo jako paracki dyżurny ruchu. Dyżur zaczęliśmy sobie o godzinie 10 i już na dzień dobry mamy informację, że szlaki wyposażone są w dwukierunkową, jednoodstępową, inaczej półsamoczynną, blokadę liniową typu C. Bardzo fajnie, jest ona dwukierunkowa, blokada typu C, początkowy, końcowy pozwolenia, to tak zamiarem przypomnienia. I mamy informację, że na stacji Wałcz dyżur pełni pani Walecka, na stacji Bytów pan Kosecki. Numerację w R138, oczywiście to jest dziennik telefoniczny, zacznij od czwórki, czyli już nam w zadaniu narzucili od jakiego numeru należy zacząć zapisywanie czegokolwiek w dzienniku telefonicznym. I mamy informację, że po zatrzymaniu maszynista pociągu 1401 zgłosił defekt na torze stacyjnym. Dokonaj procedury, poinformuj odpowiednie osoby. Dlatego pociągu wyświetliłeś już sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym. I o godzinie 10:50 dyspozytor liniowy polecił Ci w odstępstwie od rozkładu jazdy skierować pociąg 3502, jest to lokomotywa luzem, w kierunku stacji Bytów. Przyjmij ten pociąg na tor stacyjny 4. Pociąg wypraw 10 minut po przyjeździe pociągu. 2 minuty przed odjazdem podyktuj rozkaz pisemny numer 6/1 w związku ze zmianą kierunku. Maszynista nazywa się Tylicki. Gotowy zgłosił Ci o godzinie 11:15 i to jest ET22, numer boczny 1056, długość 19 metrów, masa 114 ton. Ostatni stan liczników mamy podany i dyżur przekaż o godzinie 14:00. I mamy aż 4 dokumentacje, dziennik ruchu R146, pierwszą część książki E1758, dziennik telefoniczny R138 oraz rozkaz pisemny R305, czyli SK. Jak widać, dlatego że troszeczkę dokumentacji jest, zrobiłem tylko 3 pociągi, ale ze wszystkimi trzema coś się dzieje. Ale zanim oczywiście mamy dziennik ruchu i mamy dziennik telefoniczny, więc sobie przyjmiemy dyżur, oraz oczywiście w dzienniku telefonicznym sprawdzimy łączność i pamiętajcie o jednym, że numerację zaczynamy od czwórki. No to jedziemy na początek dziennik ruchu, czyli dnia 15.09.2022. Mamy godzinę 10 i dyżur przyjął paracki. I od razu mamy tutaj dziennik telefoniczny, ta sama sytuacja i ja od razu już sprawdziłem łączność. Proszę sobie na spokojnie zobaczyć. Numery sąsiednich posterunków, jeżeli w zadaniu nie ma, to je wymyślamy. Data, stacja Wałcz, Bytów, łączność sprawna. Nie ma żadnej informacji, aby ta łączność była niesprawna. Oczywiście, jeżeli mówimy o urządzeniach łączności, to mówimy o urządzeniach łączności przewodowej oraz bezprzewodowej. Czyli sprawdzamy łączność radiotelefonem poprzez radio łączność pociągową. Sprawdzamy również łączność zapowiadawczą, a ta łączność przewodowa, ale owszem, powiedziałem dobrze, ponieważ łączność zapowiadawcza jest rodzajem łączności przewodowej, ponieważ łączność zapowiadawcza jest łącznością między dyżurnymi ruchu, ale oczywiście o łączności będzie osobny materiał i też Wam kilka ciekawostek powiem.
Okej, no dobra. Mamy oczywiście jeszcze E17 i rozkaz pisemny. Tam wiadomo, że dyżuru nie przyjmujemy. I teraz tak. Dobra, skoro mamy już tam wszystko porobione, pijemy kawkę i co? Za 45 minut kolega ze stacji bytów, pan Kosecki, oznajmi nam odjazd pociągu 3-5-102. No to niech on sobie jedzie. 3-5-102. Jest to lokomotywa luzem, a więc ja to uwzględnię w uwagach. Przypominam, że jeśli chodzi o ilość lokomotyw luzem, to trzeba to uwzględnić, ale że jedzie jedna lokomotywa luzem, to ja po prostu piszę jako lok. I teraz uwaga, ja na razie jest godzina 10:45 i taką sobie zapiszę, że o tej godzinie pociąg odjechał ze stacji bytów. I ja na razie zapiszę zgodnie z rozkładem jazdy przyjęcie tego pociągu na tor stacyjny drugi. Bo mówię, na razie jest godzina 10:45. Ja jeszcze nic nie wiem, ale dopiero 5 minut później dowiem się, że dyspozytor liniowy polecił w odstępstwie od rozkładu jazdy właśnie skierować pociąg 3-5-102. I ja takie polecenie oczywiście uwzględnię sobie, zapiszę sobie, a gdzie? No, oczywiście w dzienniku telefonicznym, dlatego teraz bierzemy dziennik telefoniczny za kolejnym numerem. I teraz odpisuję to, żeby mieć podstawę, czemu ja ten pociąg przyjąłem i wyprawiłem go w innym kierunku niż mówi to rozkład jazdy. Czyli na polecenie dyspozytora, albo tak zapiszę, dyspozytor liniowy. Tu oczywiście w życiu realnym byłoby jeszcze jego nazwisko. Polecił pociąg 3-5 skierować w kierunku stacji bytów w odstępstwie od rozkładu jazdy. Ok, i oczywiście dopiszemy, że w związku z powyższym. Pociąg będzie przyjęty na tor stacyjny czwarty. Tego oczywiście nie trzeba dopisywać, ale żeby była jasność, ponieważ w rozkładzie jazdy ma tor stacyjny drugi, a my tutaj uwzględnimy tor stacyjny czwarty, z tego względu, że no jak pociągi kończą bieg, to lepiej na torach głównych dodatkowych. Nigdy na torach głównych zasadniczych, bo one są przedłużeniem toru szlakowego. I ja chcę mieć w miarę możliwości cały czas wolne. Boki tak zwane, czyli tory główne, dodatkowe, one mogą być zajęte, wiadomo, krzyżowania, rozpoczynanie biegu, kończenie biegu, jak najbardziej, ale żeby te tory główne, zasadnicze były wolne. 10:50, zapiszę sobie swoje nazwisko, Paracki. Oczywiście w życiu realnym byłoby jeszcze taka możliwość, że dyspozytor liniowy da nam numer polecenia. Jego też należy uwzględnić w dzienniku telefonicznym. Teraz uwaga, wracamy do naszego dziennika ruchu z tego względu, że teraz uwaga, w życiu realnym byłoby tak, że ja skreśliłbym tą dwójkę i obok postawił czwórkę. I w uwagach zapisałbym parawkę, że skreślono i swoje nazwisko. Z tego względu, że nanoszę poprawkę do dokumentacji techniczno-ruchowej. Ja to teraz zrobię. Zrobię 2 na 4. Ok. Z tego względu, że no ja tak nie zrobię w Excelu, że skreślę dwójkę i obok czwórkę postawię. Dlatego wyobraźcie sobie, że ta dwójka jest skreślona, a obok postawiłem czwórkę. I teraz zrobię tak, że skreślono SKR, skreślono i parawkę albo nazwisko Paracki, że tą poprawkę ja dokonałem. Nie kto inny. Tak się robi właśnie, jeśli popełnisz jakiś błąd. Ja lewą stronę skreślam, aczkolwiek byłaby możliwa taka sytuacja, że no, widzicie w rozkładzie jazdy o tej 10:45, że ten pociąg będzie dalej wyprawiony. Owszem, to byście mogli go zapisać, ale później byście go skreślili i taka sama sytuacja, parawka, że ten pociąg po prostu dalej nie pojedzie. Okej, dobra. I teraz uwaga, ja sobie teraz go przyjmę o tej 11:10.
On już sobie wjechał, ułożyłem ładnie drogę przebiegu, wyświetliłem sygnał zezwalający. On fajnie, pięknie nam wjechał. No i teraz uwaga. On za chwileczkę będzie miał zmieniony kierunek jazdy. No ale oczywiście nie z tym samym numerem, ponieważ teraz będzie pociąg jechał w kierunku wzrostu kilometracji, a tam jeżdżą pociągi nieparzyste. No i pytanie, co teraz? Pamiętacie, takie było niedawno zadanie egzaminacyjne, właśnie oficjalne przez OKE, gdzie uczniowie pisali egzamin zawodowy. I tam było, że mogliśmy w kluczu o jeden numer mniejszy i o jeden większy. Czyli mieliśmy wybór. Albo teraz w naszym przypadku, jeżeli pociąg przyjechał 3 piątki 102, to można byłoby tak zrobić, że 3 piątki 101 albo 3 piątki 103. Ja wybieram 3 piątki 103 i z takim numerem odjedzie. Już tor stacyjny czwarty, tu już się nie pomylę. W sensie będzie wszystko zgodne. I oczywiście ten pociąg będzie tak skonstruowany, że w EDR-ze będzie także na spokojnie. W dzienniku w EDR-ze on będzie uwzględniony, już ten pociąg 3 piątki 103. No dobra, i teraz co czytamy? Czytamy, że jest rozkaz, ale przed rozkazem jeszcze zgłoszenie gotowości. Wiadomo, pociąg tutaj teraz, jakby nie patrząc, rozpoczyna bieg na naszej stacji z innym numerem. To wiadomo, analiza. Trzeba mu wprowadzić analizę. On zgłosi gotowość na podstawie tych danych i to też zapisujemy już w dzienniku telefonicznym. Pamiętamy, zgłoszenie gotowości, dziennik telefoniczny i zapisujemy, że to jest pociąg. 3 piątki 103. Teraz to jest będzie ET. A na początku zrobię także zgłoszenie gotowości, żeby było wiadomo, o co chodzi, nie? I dwukropek. Pociąg. 3 piątki 103. To jest ET22. Numer boczny 1056. Długość będzie 19 metrów. I masa. I tam była masa 114 ton. Zgłoszenie gotowości 11:15. I teraz maszynista nazywa się Tylicki, ponieważ on zgłosił gotowość. I to jest właśnie taki wyjątek, że pomimo, że tu są dwa nazwiska, mamy jeden numer w dzienniku telefonicznym, z tego względu, że maszyniści nie dają nam numeracji, jeśli chodzi o zgłoszenie gotowości, ponieważ nie mają u siebie dziennika telefonicznego. Jeżeli mamy zgłoszenie gotowości, to teraz tak, wszystko fajnie, pięknie zapisane. Ja też sobie zapiszę od razu, że to jest lokomotywa luzem. Bez tego skreślono paracki. O. I teraz brakuje nam jeszcze rozkazu pisemnego. Ja pamiętajcie, muszę mu dać rozkaz pisemny na to, że jest zmiana kierunku jazdy, żeby on wiedział, że ma rozkład jazdy, tak? On powinien jechać do stacji Wałcz, no ale ja mu muszę poinformować, że jest zmiana kierunku. Ja go poinformuję właśnie przez rozkaz pisemny. Dlatego proszę bardzo, ja już go wypełniłem, żeby było szybciej. Tutaj nic się nie zmienia. Działka pierwsza nie, druga nie, trzecia nie. Ale w czwartej działce krótko, szanowni państwo, zmiana w rozkładzie jazdy, jazda w kierunku stacji Bytów. Żeby on, ten maszynista, wiedział, gdzie ma jechać, w jakim kierunku ma jechać i to naprawdę, uwierzcie mi, wystarczy. I dane podstawowe, 11:18, ponieważ nakazują nam 2 minuty przed odjazdem. Jeżeli to mamy, to w uwaga zapisujemy R305 myślnik 6 na 1. I teraz czytamy, że mamy go wyprawić 10 minut po przyjeździe. Skoro przyjechał 11:10, to łatwa matematyka 11:20. No i teraz może być zagwozdka z tego względu, że nie ma godziny przyjazdu. Patrzę w rozkładzie jazdy, też go nie ma. No i teraz skąd wziąć godzinę przyjazdu? No i znowu troszeczkę logiki, troszeczkę matematyki, a sobie godzinę przyjazdu wezmę na podstawie tego pociągu, a dokładnie tych 2 godzin. Wezmę sobie odbieg pociągu zgodnie z działką 34. Oczywiście ona jest tak umowna, z tego względu, że różnie pociągi jeżdżą, ale sobie wezmę z rozkładu jazdy. Czyli skoro, uwaga, odjechał ze stacji Bytów,
o 10:45, a przyjechał do mnie 11:10, to znak, że jechał 25 minut. No dobra, więc teraz uwaga, skoro on odjechał 11:20 i teoretycznie będzie jechał 25 minut, no to przyjedzie o tej 11:45. I cała filozofia w tym, szanowni państwo, tyle w temacie. Na szczęście z tym pociągiem już się uporałem. Ok, jego już nie ma. No i teraz uwaga, on sobie pojechał fajnie, pięknie, wszystko zostało przekazane, ale ja dalej pociągi męczę, a mianowicie 14:01. On będzie jechał z tej strony tym razem. Przyjmę go na tor stacyjny pierwszy, bo taki jest w rozkładzie. I uwaga, 12:55 odjedzie ze stacji Wałcz, a przyjedzie 13:05. Pomyliłem godzinę już. 12:55. Ok, dobra. I przyjedzie nam 13:05. Ja jeszcze nic nie wiem, dlatego przeniosę ten pociąg na tą stronę. Tor stacyjny pierwszy. I teraz uwaga, czytamy, że krótka piłka. Po zatrzymaniu maszynista pociągu, bo aktualnie, jak teraz czytam zadanie, jest 13:05. On ma postój na stacji. Czytamy, że minutowy, nawet widzimy, że minutowy, ponieważ odjedzie 13:06 i nas zgłosił defekt maszynista na torze stacyjnym. No i teraz dokonać odpowiedniej procedury, ale uwaga, no już niestety ja dla niego wyświetliłem sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym. Z czym to się wiąże? Z tym, że PWL-ka, czyli przeciwwtórność liniowa, która uniemożliwia wielokrotne wyświetlenie sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym, niestety się wyświetliła, co w związku z tym, no lipa trochę, ale spokojnie, poradzimy sobie, nie z takimi rzeczami sobie radziliśmy. Teraz uwaga, skoro defekt, to ja nastawiam sygnał stój na semaforze. Ale uwaga, mało tego, droga przebiegu niestety jest utwierdzona, ponieważ wyświetlenie sygnału zezwalającego wiąże się również z utwierdzeniem przebiegu. Zależy oczywiście, jakie urządzenia, ale przyjmijmy, że to są urządzenia przekaźnikowe, czyli tam wraz z wyświetleniem sygnału zezwalającego na jakimkolwiek semaforze następuje utwierdzenie przebiegu. Utwierdzenie, czyli nic już nie zrobię, nie cofnę żadnego elementu, chyba że właśnie zerwę plombę, czyli użyję zwalniacza, który oczywiście jest rejestrowany poprzez plombę. Zwalniacz przebiegu, on jest plombowany, ale wiadomo, każde zerwanie plomby wiąże się z odpisem i stąd właśnie jest ta książka E17. Czyli nastawiam sygnał stój na semaforze i zwalniam przebieg ręcznie, ale PWL-ka cały czas pozostaje. Właśnie. To teraz chwileczkę. Teraz na spokojnie musimy sobie tu uporządkować. Tutaj godziny nie piszę. Zapisuję sobie defekt. A troszkę mała czcionka wyszła. Chyba robiłem coś poprzednio. Ma być 11. Dobra. Teraz tak. Defekt. Na torze stacyjnym drugim, tak sobie uwzględnimy, ok, i to nam wystarczy. No ale teraz uwaga, oczywiście musimy to odpisać, poinformować zakładowego, liniowego, także krótka piłka, on już nie pojedzie. Niech tam dyspozytor zakładowy dzwoni do dyspozytora przewoźnika, niech kombinują jakąś lokomotywę, jakiś pociąg, który go ściągnie, ten nasz zdefektowany 1401, to już nasza w tym brocha. Bierzemy oczywiście dziennik telefoniczny za kolejnym numerem. Widzicie, dzisiaj dziennik telefoniczny będzie bardzo maglowany, już jest maglowany, ale to dobrze. Im więcej odpisów, tym będziemy wiedzieli, co mniej więcej odpisać. A mieliśmy troszeczkę i dzisiaj, i polecenie dyspozytora, i zgłoszenie gotowości, i teraz właśnie, że maszynista pociągu 14, który zgłosił defekt podczas postoju na torze stacyjnym numer 2. O powyższym poinformowano dyspozytora liniowego
ponieważ on też tam musi, liniowy musi o tym wiedzieć, z tego względu, że on, tak jak mówiłem, kieruje ruchem pociągów, więc on musi tam dalej ewentualnie skomunikowania czy coś pokombinować. To już on wie dokładnie, co ma robić, także nas to nie interesuje. My oczywiście go informujemy, a już nie dalej on się martwi zakładowego. Okej, dobra, mamy godzinkę, którą? No tą godzinkę 13, weźmy 6. I znowu nasze nazwisko. No i teraz to nie wszystko, z tego względu, że właśnie musimy teraz, uwaga, odpisać zerwanie plomby, z tego względu, tak jak mówiłem, nastawiliśmy sygnał stój na semaforze i zerwaliśmy plombę, z tego względu, że cały czas przebieg był utwierdzony. Więc bierzemy teraz E1758, ale dzisiaj was wymęczę, no ale to nawet dobrze, tak jak wam mówiłem, im więcej odpisów, tym lepiej. I teraz w związku z defektem pociągu 1401 zerwano plombę od i tu można zapisać od, na przykład, nie wiem, Z i to będzie semafor EK na przykład, tak? Bo mamy, widzimy, wyświetliliśmy sygnał zezwalający od semafora K, więc może być ZK, ale ja użyję to ogólnie. Czyli w związku z defektem pociągu 1401 zerwano plombę od przycisku odręcznego. Zwolnienia przebiegu. Ja oczywiście uwzględnię, że to jest ZK, niech będzie tak, żeby wiadomo, który to jest przycisk, ponieważ każdy semafor, każdy zwalniacz ręczny przebiegu ma konkretny, to nie jest jeden grupowy, tak? On jest od każdego semafora. Czyli jak mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, formalnie powinno być 12 takich przycisków, ale czasami mogą się zdarzyć grupowe, że że jeden przycisk jest dla czterech semaforów, ale spotkałem się do tej pory z pojedynczymi zwalniaczami ręcznymi, tak? Także 12 zwalniaczy ręcznych od przebiegu. Czyli w związku z defektem pociągu zerwano plombę od przycisku odręcznego zwolnienia przebiegu. Nastawiono, co też można, że nastawiono sygnał stój na semaforze, ale tego też nie będę uwzględniał, z tego względu, że z automatu, jeżeli zerwaliśmy plombę od zwalniacza ręcznego przebiegu, to z automatu sygnał na semaforze nastawił się na stój. Ja tu uwzględnię, że o powyższym poinformowano automatyka, z tego względu, że on później nam to zaplombuje i się podpisze jako ISD reparacki. Zapis podkreślamy. I gitara. Wracamy teraz do zadania. Teraz przypominam, PWL-ka cały czas jest wyświetlona, więc ja jadę z kolejnym pociągiem 653007. I teraz zaczyna się zabawa, a mianowicie nie na darmo podałem, zobaczcie, ostatnie stany liczników tych semaforów z toru 4, 2 i 3. Wiadomo, że na pierwszym nie podałem, z tego względu, że tam stoi ten zdefektowany 1401. Oczywiście, gdyby jeszcze była kontrolka, to też byśmy w kontrolce uwzględnili zamknięcie. Jeżeli byłaby książka przebiegów, też byśmy uwzględnili zamknięcie. Jeżeli byłaby książka D831, dziennik oględzin rozjazdów, też tam byśmy uwzględnili. Teraz ktoś mnie zapyta, czemu, Michał, nie uwzględniłeś zamknięcia toru stacyjnego w dzienniku ruchu? Nie uwzględniłem, ponieważ dziennik ruchu służy do torów szlakowych, nie stacyjnych. Do stacyjnych służy książka przebiegów albo kontrolka zajętości torów wjazdowych R292. Także to, żeby była jasność. Dziennik ruchu szlak, a książka przebiegów czy kontrolka zajętości tory stacyjne. Okej, dobrze. I teraz lecimy w tematem i właśnie, nie na darmo, z tego względu, że musimy sobie objechać. Więc zobaczcie, już znowu będzie zmiana w rozkładzie jazdy. Już nie będzie tor stacyjny pierwszy, ponieważ bym musiał przyjąć ten pociąg na tor
częściowo zajęty, bo taki właśnie jest ten tor, częściowo zajęty przez 14.01. Więc ja sobie wybiorę, ale wybiorę sobie na przykład trzeci tor. Czemu? Z tego względu, że jest najprościej, najmniej rozjazdów, zwrotnic mam do przełożenia, to raz, a po drugie, zobaczcie, jakbym przyjął pociąg na tor stacyjny drugi, no i by się znowu coś stało, to blokuje sobie tory główne, zasadnicze, to co Wam mówiłem. A jakbym przyjął na czwarty i też na przykład by coś tu mi zdefektował, tak, na tym przejściu rozjazdowym, to bym sobie całą stację zawalił, więc najbezpieczniej na tor stacyjny trzeci. I na taki sobie przyjmę. I teraz uwaga, przyjedzie nam o 13.40, ale pierw odjedzie 13.23. I teraz uwaga, właśnie. Ktoś pewnie pomyśli, Michał, będziesz wyjeżdżał na sygnał zastępczy. Owszem, będę wyjeżdżał na sygnał zastępczy. Więc pewnie użyjesz DPO. Nie użyję DPO, bo tak jak mówiłem, DPO służy do obsługi blokady w przypadku wyjazdu na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny. Owszem, będę wyjeżdżał na sygnał zastępczy, ale musimy wiedzieć, co się stanie po użyciu DPO. Po użyciu DPO nastąpi wyświetlenie się PWL-ki. Ale tu nie potrzebuję wyświetlić PWL-ki z tego względu, że PWL-ka już jest. Więc ja wystarczy, jak zablokuję blok początkowy. Teraz ktoś pomyśli, Michał, ale wyjeżdżasz na sygnał zastępczy. Wprowadź telefoniczne zapowiadanie pociągów, bo jedziesz na szlak wyposażony w półsamoczynną blokadę liniową. Nic z tych rzeczy, właśnie to jest jedyny przypadek, gdzie możemy jechać na sygnał zastępczy, wyjechać na sygnał zastępczy bez wprowadzania telefonicznego. Tak jak Wam mówiłem w teorii, tak jest, gdy na przykład dla kierunku tego samego jedziemy na zastępczy po wyświetleniu sygnału zezwalającego właśnie z innego toru albo nastąpił defekt, nastąpiło nastawienie sygnału stój na semaforze. Więc w tym przypadku nie musimy wprowadzać telefonicznego zapowiadania pociągów. To jest ta zasada. Więc co ja robię? Po prostu wyświetlam zastępczy na semaforze L i wyjeżdżam o godzinie 13.40. I co teraz? Oczywiście zastępczy SZL i patrzymy na stan licznika. To będzie 00464. Ostatnio było 463, więc teraz będzie 00464. 00464. Bez żadnego DPO, po prostu wyjeżdża, blokuje początkowy. Jak pociąg dojedzie, a dojedzie o 13.58, to ładnie, pięknie kolega ze stacji Bytów zablokuje końcowy, u mnie odblokuje się początkowy. I tyle w temacie, szanowni Państwo. Myślę, bardzo fajne zadanie tu się zrobiło. Teraz pewnie ktoś pomyśli, Michał, odpisz to w E17, ponieważ zużyłeś zastępczy. No i właśnie, kolejna sytuacja taka, że ja tego nie odpiszę w E17. Z tego względu, że w E17.58 owszem, musimy rozliczyć się z zastępczych. Zgadzam się, ale w przypadku, gdy jazda na sygnał zastępczy odbyła się z powodu usterki w urządzeniach SRK. A pytanie, czy to była usterka w urządzeniach SRK? Nie. Ja wyprawiłem z tego względu, że był defekt pociągu, że nastawiłem sygnał stój na semaforze. To nie jest usterka. Ja owszem odpisałem w E17, ale zerwanie plomby, bo musiałem, tak? Ale nie będę uwzględniał, że ten pociąg wyjeżdżałem na sygnał zastępczy, bo to nie jest usterka, żeby to była jasność. Jak odpiszecie, nic się nie stanie. To nie jest błąd. Ale jak nie odpiszecie, to też nic się nie stanie, tak? Więc ja tego odpisywać nie będę, ale z przyjemnością zdam stan szlaków, ponieważ już kończę zadanie. Szlak wolny, czytam, że kończę o 14, przekażę dyżur i takżeż zrobię, czyli dnia 15.09.2022, godzina 14.00, dyżur. Przekazałem i Ester Paracki. Ok, to mi się wkradło. Przekazałem i teraz oczywiście jeszcze w dzienniku telefonicznym.
Zamiast 10 damy 14 i zamiast przyjąłem będzie przekazałem. No i tyle, szanowni państwo, sprawdzamy jeszcze, czy wszystko, bo mogłem gdzieś zrobić błąd, wiadomo, jestem tylko człowiekiem, gdzieś tam mi się mogła noga powinąć, zwłaszcza, że tyle było odpisów. Niby, zobaczcie, niby tylko trzy pociągi, tak, dałem, a zobaczcie, ile tego było i w dzienniku ruchu. Za dużo tu nie było, ale widzicie, tu kreskujemy, tu się pojawił pociąg, tu jakieś lokomotywa luzem, tu defekt, tu zastępczy, czyli zobaczcie, każdy pociąg po tej stronie miał coś. Także trochę tego było. Ok. Dobra. W dzienniku telefonicznym. E17. Tutaj zerwanie tej plomby. Odręcznego zwolnienia przebiegu. No i jeszcze ten rozkaz. Także tyle w temacie. No co? Została nam jeszcze jedna usterka. Wykazywanie zajętości. I po niej co? Będzie quiz oczywiście, tak? Sprawdzimy waszą wiedzę. Jak tutaj sięgaliście wiedzą od początku usterki semaforów wjazdowych, wyjazdowych, po usterki związane ze zwrotnicami, z rozjazdami, po te defekty, wykazywanie zajętości, nie nastawienie się sygnału stój na semaforze. Także spokojnie dam quiz, 25 pytań, ale jeszcze musimy poćwiczyć sobie tą jedną usterkę. Ale oczywiście w międzyczasie ciekawostka kolejowa, kolejna. A co będzie? Oczywiście ciekawostka, to nie mogę zdradzić, więc czekajcie, czekajcie, wkrótce będzie. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.